Hejka, kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja powiem wam szczerze, że pewnie pamiętacie ten filmik ze wczoraj, gdy szłam ulicą w tym sweterku i co mówiłam, że jest bardzo zimno i że pada deszcz. Przewiało mnie. I mi jest tak kiepsko, poważnie. Ja nawet teraz... Ja nawet nie wiem, co mi się chce, a czego mi się nie chce. Naprawdę, przeziębiłam się. Tak mnie strasznie boli głowa i katar mam. I zaczyna mnie boleć gardło. Mi się to nie podoba, ludzie. Ostatni dzień wakacji, a ja tutaj przeziębiona jestem. Więc ja nie... Ja nawet nie wiem, co ja mam robić, a czego mam nie robić. Naprawdę. Leżę sobie w łóżku i cały czas mi oczy łzawią. Cały czas. Przespałam się, no ale nie umiem cały czas spać. Ja po prostu nie umiem. Mam tak, że prześpię się na przykład na godzinkę, później się obudzę i oczy jak ping-pongi i nic nie da się po prostu, wiecie, z powrotem normalnie legnąć i zasnąć. No nie da się. Musicie mi w takim razie wybaczyć, jeśli na dniach te filmiki to będą takie stricte ewentualnie tylko vlogowe. Naprawdę. Bo miałam w planach zrobić kilka filmików, ale jak ja się tak czuję, to naprawdę ja to za przeproszeniem kicham. No musicie mi też wybaczyć. Ale jestem zła na tą pogodę. Poważnie, ja nie lubię takiej pogody. Jeszcze, kto to widział? Ja dzisiaj jeszcze mówię tak. Jeszcze jak rano jeszcze tak mówię, no, że chyba jeszcze się spoko czuję. No to mówię, jadę po kurtkę. I kupiłam sobie kurtkę w lumpie za 13 zł, a ona w sklepie jest za 150. Więc Nike to jest geniusz biznesu. Więc jak coś, to zapraszam na zakupy ze mną. Naprawdę. No, ale mówię tak, że ludzie, miałam jeszcze iść do jednego sklepu, na co tak zaczęła mnie głowa nawalać, że ja gadam, nie, no nie będę po prostu się włóczyć po mieście tylko po to, żeby pójść do drugiego sklepu. Wsiadłam w busa, wróciłam do domu i ja nie mogę, jeszcze się wkurzyłam, bo normalnie królik Gumball po prostu sobie biegał po domku, bo ja go puszczam w domu po pokoju. Ktoś otworzył drzwi i on uciekł na ogródek. Znaczy, wiecie, on jest taki, że on nie ucieka jakby poza furtkę. On jest taki normalnie jak kot, że chodzi swoimi ścieżkami, ale nie wybiegnie nigdzie spoza ten. Królik to jednak jest naprawdę mądry, naprawdę. Ale wracając, starałam się go złapać, to się jeszcze gorzej poczułam, no i wreszcie położyłam się do łóżka, więc... Jak widać, doszliśmy do momentu, w którym wy to nie słuchacie, jak ja leżę w łóżku i mnie wszystko boli. Życzcie mi, kochani, zdrówka, ubierajcie się ciepło, bo ja dzisiaj nawet jak szłam właśnie po tym mieście w płaszczyku i w tym sweterku i pod spodem jeszcze mam podkoszulek, to mi było zimno. Więc jak ja widziałam dzisiaj ludzi, którzy mają krótki rękaw i krótkie spodenki, ja się zastanawiałam, czy coś z nimi jest nie tak, ale doszłam jednak, że chyba ze mną jest coś nie tak. Do takiego wniosku właśnie doszłam. Więc kochani, dbajcie o siebie i ubierajcie się i nie ufajcie tej pogodzie, bo niby świeci słońce, ale jak zawieje, to wcale nie jest tak fajnie. Trzymajcie się cieplutko, buziaki i do zobaczenia.